Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na luźno 9. Ponownie wracam do Mortal Kombat, żeby pobawić się znowu w Mordobicie. Tak, bo się stęskniłem za tym nawalanką i wiem, że wyszło już Mortal Kombat X, ale no na razie nie mam, że tak, znaczy nie mam ogólnie jakby budżetu na zakupienie Mortal Kombat X, ale jak tylko, że tak powiem, znajdę ten budżet, to kupię Mortal Kombat X i będę tam wtedy mierzył swoje siły. A tymczasem zajmiemy się jeszcze kolejnymi walkami, a w następnym odcinku postaram się wam pokazać jakieś z rzeczy z wieży wyzwań, czyli takie wieży, gdzie można wykonywać różne wyzwania, takie jakieś tam określone. Tak, teraz może zagramy postaciami, którymi nie graliśmy. Nie graliśmy na pewno... Czekaj. O, Kung Lao. Tylko czekajcie, zmienię jego strój. Strój drugi i zrobię łatwy poziom. Okej. Spoko. Zobaczymy, co tutaj się ten kroi nam. O, wow, chłopcze, tylko proszę bez lagów oczywiście. Mam nadzieję, że mi nie będzie lagować. Bum, haja! Aha, to jest ciekawe. Czemu on w ogóle się nie rusza? Przecież na łatwym poziomie już powinien się ruszać. Co za gościu. Wow! Okej, wow! Trochę są lagi, ale trudno. Bumciak! Dobra, i teraz jakiś tam zrobię tutaj X-ray. Znaczy atak kończący. Sztuka kapeluszem. Wow, nawet mi się udało! Jehej! Kolejny fatality na ekranie. Auć! To musiało boleć. Jest. Fatality. Yeah. Fatality są fajne. Okej, tutaj już widać mniejsze lagi. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj już są mniejsze lagi. Okej, to jest ciekawe zdecydowanie. Hamblaś, idź te werdelaś! No czekaj, chłopcze, chodź tu do mnie. No bi go. Ła! No co za reptile? No, rzuć tym kapeluszem. Dobra. Czekajcie, potem zaraz wam pokażę, jaki on ma X-ray. Bo nie widzieliście, no bo... Więc wam zaraz pokażę. Pa-pa-ra. Okej. Okay. Zaraz zmienię postać, bo w sumie ja miałem zmieniać sobie rundę, ale dobra. Już dwie rundy zagramy tym Kung Laoem. Wow. Okej, kolejny jakiś atak kończący. Tonący brzytwy, odległość pocięcia. Kurde, to mi nie wyszło. Zdecydowanie to mi nie wyszło. Czekajcie, teraz zmiana wojownika. A czekajcie, zmiana wojownika. Okej, okay. Co zmienimy na Freddy'ego Krugera. Freddy Krueger, tak, bo go jeszcze nie pokazywałem.
Okej, tutaj są większe lagi. Już widać. To jakby od plansz zależało. Nie wiem dlaczego. Wow! Ja nie wiedziałem, że on takie coś ma. Wow! Wow, wow, wow! Ambalaż! Ała! Wow, nie, kurde, nie udało mi się. Au! No bij go! No biją, człowieku! Słaby jesteś. Już mi się nie podobasz. Jeśli chodzi o postać. Ja mam rzadką gram, nie znam w ogóle jego ruchów praktycznie. Okej. Freddy Krueger zwycięża, haha. Au. To było wredne. O! A tak. A to jakieś magiczne... A! Kurde! Wredna baba. Au! No! Haha! Masz za swoje, durna babciu. Ja nie żyję. Okej, dobra, teraz się zemszczę. No znowu zablokowana, co za stara pa... Dobra, nie, użyję brzydkich słów. Shiva jest głupia. Jakim cudem takie coś może w ogóle istnieć? Nie! O kurde, ja nawet nie zdążę podskoczyć, bo ona tak szybko... Nie! Znowu! Okej. Dobra, i ostateczny cios wykańczający. A taki kończący. Powiedz, że Freddy cię przysłał. Wszędzie. Ho! Udało mi się! Juhu! Au. Uć. Okej, następna postać. Zmiana wojownika. Weźmiemy teraz Nightwolf. Tak, go jeszcze też nie było. Okej. Bum, ciak, łopsi. Okej, wow. Jest, udało mi się wykonać X-Raya. Okej. Au. Au. Subcie. W sumie będę musiał zagrać jeszcze jakąś panią, bo nie grałem żadną panią. W sumie panie już wykorzystałem w większości. Chociaż nie, Mileny jeszcze nie wykorzystałem. Ani Scarlet chyba. Albo Shivy też. Nie, muszę zacząć. Kurde. Wow! A co za świnka? Aha, blaś. Auć. Auć. Ale lubię Nightwolfa, tylko że nie znam jego ruchów. Okej, to był jeden z fajniejszych ruchów, tylko mi nie wyszedł. Ale to już... Nie! Ach! Ci. Okej, udało mi się. Dość szybka runda. No dobra, finish him. Chcę też, żeby mi się udało atak. Ataki, dekapitulacja, odległość skoku, odległość podcięcia. O, może to. Pam, pam, pam. Okej, udało mi się. Wow, jestem pod głębokim wrażeniem. Auć. Auć, pył, pam.
Dobra, teraz weźmiemy jakąś kobiecę. Weźmiemy sobie może teraz Milinę. Bo nią nie grałem, tak mi się przynajmniej... Coś w mojej główce świta. Okej. Okay. O, ten strojk jest ciekawszy! Hop, alright! No, o nie, Milinka, SS Milinka, hop! Czekaj, bo ona nie ogarnia jej ruchów, nie lubię jej za bardzo, bo... Nie ogarniam jej ruchów. Auć, ale to jest bolesne i zawsze mnie to bardzo tak dźga nożem. Ciarki mnie przechodzą, mój Boże. Kurde, ona jest słaba. Ja zginę tutaj. Nie mam szans z nim. On jest... Ja nie znam jej ruchu w ogóle, what the. Ta kobieta jest dziwna. Au! O, to lubię hop i hop. Auć! Auć, auć, auć. Zginąłem! Brawo! Oczywiście, jeśli jakimś bohaterem poniosę porażkę, to też się to liczy, że tak powiem, do mojej statystyki bohaterów. Aczkolwiek Milina to by był chyba pierwszy przeciwnik, jakim przegrałem. O, to jest też bolesne. Jak ono się wgryza w tą szczękę, w ogóle ill. Okej, hopsa i hopsa. Okej, ale X-Raya pokażę na następnym, jeśli przeżyję. Aczkolwiek ta runda mi idzie jakoś lepiej niż ta poprzednia. Nie wiem, co ma to... Auć. Auć. Super. Ah, no good for you. Tak. Free. Mam nadzieję, że osta... A nie, już widzieliście X-Raya, co ja gadam. No to zobaczycie jeszcze raz. Auć, teraz mi się nie udał. Super. O, to też jest... O, tak, wgryzanie się w szczeneczkę. To jest świetne. Auć. Au! Wow, co tu się dzieje, mój Boże? Ona się tak teleportowała nagle. A to wgryzanie w szczękę jest fajne. To mi się podoba. O, tak, tak, tak. Jeszcze tylko jedno wgryzienie albo cokolwiek i wygrę. Okej, wygrałem. Teraz wam pokażę, bo ona ma dość ciekawe ataki kończące. Dość obrzydliwe. Ale? Może pierwsze. Pam, pam, pam. Tak, to jest ciekawe. Tak, ciekawe. Nie ma jak to obgryzanie paszczy. Szczególnie, bo ona ma takie wielkie zęby, że... Dobra, następna postać. Myślałem, że Miliną poniosę porażkę, ale nie było aż tak źle. Ale i tak zmienimy bohatera. Teraz się zmienię na... Kurde. Nuba. Noob. No, na Nuba sobie zmienię. Tak, ciekawe, ciekawe. O, aha, dobra, spoko. Tak, tą postacią też chyba gram dopiero trzeci raz w życiu, więc nie obraźcie się, jeśli bym nie znał żadnych ruchów. Bo nie znam, więc w sumie... Znaczy, ogólnie w mojej jakby rozgrywce, znaczy w mojej, no... auć, nie udało mi się. Au, kurde, on jest słaby. Okej. Okay. Ała, no ja zaraz zginę od niego, Jezus Maria. Okej, go też za... Ała! Ten chłopak mnie zaraz... Chłopak, Jezus Maria.
Au, ja zaraz zginę. Au! Porażka. Zdecydowanie porażka. Ale nie myślałem, że on jest taki trudny. Mi się zawsze wydawało, że Sub-Zero to cienias. O, jest! Udało mi się. On ma bardzo bolesny atak. Auć. I na koniec. Au, to jest najbardziej bolesne. I w ogóle dlaczego on mu narzygał na kolano? Okej, okay, nie wypowiadam się. Okej, okay, ta runda ta sama jak Mileno, mi idzie zdecydowanie lepiej. Okej, okay, ale ta runda mi idzie lepiej, zdecydowanie. Tak, już chyba to mówiłem, ale... Okej. Okay. Ta runda poszła mi bardzo dobrze. Wow, co to było? Halo! Halo! Kurde, ale on jest ciekawy. Znaczy ogólnie... to ciekawa postać. Wow, wow, wow. Kurde, ale on blokuje moje ruchy i to jest... I to jest wkurzające. Wow. Tam wyjazd! No nie! Zaraz może się okazać, że jednak przegram ostatnią rundę, a to był dla mnie największy fail w życiu. Jeszcze nigdy, jak już to, nie przegrałem żadnej rundy. I nie chcę, żeby to był Noob Saibot, bo on to naprawdę jest dość jeszcze dobrą postacią. Tylko on może nie potrafi się odnaleźć w tym okrutnym świecie. Okej, okay, to jest dobre, tylko że on jeszcze umie takie jakby podwójne... Jak... O nie, Jezu, już myślałem, że... Ja już myślałem, że on zrobi na mnie X-Raya, bo jakby zrobił X-Raya, to by było już po mnie. Okej. Okay. Mam jeszcze szansę. Ej no! Kurde! Kurde, błagam! Jest, udało się. Dobra, i teraz atak specjalny. Jeśli mi się uda. A taki pomnij życzenie. Może to. Jesteśmy jednak. Nie. Nie udało mi się. Trudno. Nie zawsze musimy się w końcu udać. O nie, teraz Scarlet. Ona jest ciekawą postacią. I może wybiorę jakąś odpowiednią postać. Może... Czy ja grałem Skorpionem? Nie, nie, nie wiem. Może Smoke'iem. Dobra, Smoke. Dobra, i zobaczymy, co z tej walki wyniknie. Aby ja. Ała! Kurde, dziewczynko zostaw mnie. Okej. Okay. Scarlet, hop. Hop, sasa. Ała, Scarlet, zostaw mnie, proszę. Ja ci nic nie zrobiłem. Tak nie ogarniam. Ogólnie nie ogarniam. Ała! What? Ja to pierwszy raz widzę. Ogólnie też nie ogarniam uruchów Smoke'a. On jest też dla mnie dość magiczną postacią, aczkolwiek go lubię. Nie znam za dużo jego ruchów, ale lubię go. Bo tak ogólnie jest ciekawą postacią. Bardzo ciekawą nawet. O, tak. To musiał boleć. Rantus. Rantuwa. Nie. Tak, to jest ciekawe to przenikanie, aczkolwiek za dużo do życia przeciwnika nie wnosi. Ała. Tak, to musiało... Ała. Ej! O właśnie, to jest fajne, tylko rzadko to umiem wykonać. Au! Tak, to jest mocny cios Scarlet i go nie lubi, bo jak ona to robi, to... O! Dobra. Teraz wykonać jeszcze raz. Ała, Scarlet, błagam cię.
O, nie uda mi się, zaraz przegram to. Okej, ostatni cios na Scarlet. Jest, udało się. A, już finish, okej. Też mi się wydaje, że dość krótka runda. A takie kończące dreszcz. Czekaj, tak chwilowe zamyślenie. Kurde, nie udało mi się znowu. Ale trochę przez to, że mi się zacięło. Jezu, jakie ma oko, Boże święty. Okej. No, powoli będziemy kończyć. Może jeszcze tam sobie zagramy jeszcze jedną rundkę. I weźmy sobie Strikera. Tak, Striker. Nim chyba też nie graliśmy. On jest dość fajny, bo ma pistolet, granaty, elektryzującą pałkę i w ogóle. Niby zwyczajna postać, ale ma ciekawe bronie. Lubię ją jako postać, że tak powiem. Znaczy, bo... O, właśnie, pistolet to jest jego jedna z rzeczy, która mi się mega podoba. Ała, no! Weź, Shainsuk, przestań być kimś innym niż jesteś, bo nie jesteś fajny. Ej, on mnie zaraz zabije. Nie myślałem, że on jest taki potężny. Ej, się zaczynam bać. Okej, to jest jeden z ulubionych ataków moich. Znaczy, jeśli chodzi o... Au. A ja proszę mnie zostawić. Okej. Oh yeah! Oh yeah, glina! Strzelaj! Jest! Pistolet zabił wszystkich. Okej, będę kontynuował tą... Ała. Ała! Czekaj! Moc znaczy ogólnie... A nie, nie udało się. Kurde, szkoda. Szkoda! Szkoda. Ała! A nie! Kurde! Auć! Wybieram jeszcze jedną postać i kończymy już. Tym razem wezmę... Kenshiego. Tak, Kenshiego. Kenshi jest jeszcze fajniejszy, bo u niego... On ma bardzo fajny jeden taki cios, który... O nie, Soniczka Blading! O, właśnie to! To jest mega u niego. Mi się zawsze podobało i zawsze będzie. Nie, Sonia, ty nie jesteś fajna. Jesteś głupia. A ten jest jeszcze gorszy. Znaczy, ogólnie lubię Sonię, ale nie jako przeciwnik. Au. Kurde. O nie, Freddy Krueger, błagam cię. Tylko nie on. O właśnie, to takie bicie jest fajne. To takie jakby drugiej postaci Kenshiego. O nie, no dlaczego on kopiuje moje pomysły? No co za frenota cholerna? Tak, dziękuję. Dobra, widzę, że poziom już za trudny jak na mnie. No nie, no dlaczego on używa siebie? No, bądź kreatywny i wybierz kogoś innego, a nie mnie. Dobra, zabij go. Jeszcze raz go zabij. O nie, Sonia. Ona jest łatwa. Znaczy łatwa, no. Zależy dla kogo, no. Ała! Ej, nie, zaraz zginę. Chyba nie doceniłem emocji Soni. Ej, zaraz zginę. Zwłaszcza, że... Okej, nie zginąłem. Na rozszerzenie życia, ale co. Okej, ta runda, jak wygram tą rundę, albo nie wygram... no to po prostu... Tak, świetnie.
To było to, o czym marzyłem. Okej. Dziękuję ogólnie. Ała! No pierwszy wykorzystał moją moc, no co za gnida. Sonia, ty jesteś słaba. Ale tego ruchu nie widziałem nigdy u niej. Ała! Proszę, proszę nie bić! O nie! Ale ostatnie życie! No co za bezczelność, nie! Focham się i wychodzę z tego. Dobra, na końcu zginąłem, ale cóż. Dobra, więc tak, tak czy siak mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że miło go wam się oglądało i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!